Uszanowan, go witam was wszystkich bardzo serdecznie w rozdziale 8 zatytułowanym Niezgoda. Jest to kolejna misja Arthasa w Northrend. Teraz Arthas, pomimo swojego głównego celu, czyli zabicia Mal'Ganisa, ma cel dodatkowy, zdobyć Ostrze Mrozu. Co sprowadza królewskiego posła w tak ponure miejsce? Z woli króla macie natychmiast wrócić do Lordaeron. Lord Uther przekonał Terenasa, by odwołać was do kraju. Mamy się od tak pakować i wracać? Dokładnie. Zgadza się. Moi ludzie donoszą, że drogi wiodące ku wybrzeżu są zajęte przez nieumarłych. Musicie znaleźć inny sposób, by dotrzeć do waszych okrętów. O, wybaczcie mój zegarek. Do diabła z nieumarłymi. Przebijemy się przez lasy. He. No tak, ma to sens. No i to jest misja też fajna dość. Ale zobaczycie. Kapitanie, gdzie się podziały straże? Panie, twój ojciec na prośbę lorda Uthera odwołał nas do kraju. Uther kazał odwołać moje wojska? No i się zdenerwował. Jeśli mnie opuścicie, nie zdołam pokonać Mal'Ganisa. Trzeba spalić okręty, zanim dotrą do nich żołnierze. Nie przesadzasz, chłopcze? Spalić je do wręk. Nikt nie wróci do domu, póki nie wypełnimy naszego zadania. No i to też będzie fajna akcja. To już widać, że mimo Służę wszystko Arthas dostaje w łeb, nie? Jak najbardziej. Znaczy dostaje te pieniążki? Trzeba chyba nie. Trzeba nam więcej ludzi, żeby przebić się przez hordy nieumarłych. Hordy? Widziałem w okolicy kilka obozów najemników. Może zgodzą się dla nas pracować. Weź tam czas, nie wiem, brzydko. Nie trzeba. Dobra, bohaterowie jak tankują, to jest spoko. No, my cały czas taką złą chrypkę, to mnie troszkę wkurza. Oczywiście. W imię króla, mojego ojca. Nie wiem, tam rzucić młotem w niego. Jep. Służę światłości. Ruszajmy. Mikstura many, spoko, przydać się. Nie trzeba mi się kłamać. Samie dziobrody. Światłość jest moją siłą. Dobra, wszyscy padli. No, co za głupie gardło, no nie mogę nic powiedzieć. Mądry plan. Wczoraj była tragedia, dzisiaj jeszcze większa. Przeklęty Uther, to wszystko jego wina. Dobra, no dobra. Trolla kapłana chyba weźmiemy. Jakieś niebezpieczeństwo? Aha, dobra, to tam się dopiero zrespisz. Służę światłości. Trzech takich. Dla ciebie. Dobra. I może z dwóch tanków. Dobra. Nie trzeba mi się kłaniać. Wolałbym wszystkich na odległość, no ale spoko. Tak też może być. Jak najbardziej. Będę płakuśko. Coś tutaj jest? Halo? Nie, tam jak najbardziej. Mądry. Dobra. Światłość jest. No, żeby tam szybko nie padli. Będziemy ich zaraz leczyć ostro. Jak najbardziej. Za mojego ojca, króla. O Jezus, ale teraz cisnę. Mojego ojca. Plugawy nędznik. Nadchodzi sprawiedliwość. Szybko, bo padną, no. Niech się stanie zadość. Mądry plan. Dalej. No uciekaj, uciekaj, bo padniesz. No i gówno z dupy, no pad. Jaka ta gra jest głupia. Jak najbardziej. Oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Jak najbardziej. W imię króla, mojego ojca. Na honor. Głównym chyba zadaniem jest ta wieża. Ona bije bardziej niż te jednostki. Gorączku. Dobra. Spoko jest. Służę światłości. Czy ja mam wszystko? Jakieś niebezpieczeństwo? Czy jednak pad? W imię króla, mojego ojca. Pieśń regeneracji. Co on ci regeneruje? Punkty życia na sekundę. No światłość dobra, ja nie potrzebuję tego jeszcze. Jestem koksem, tak? Służę XD. O, okręty. Trzeba je zniszczyć. Plugawy nędznik. Jak najświetniej. Ale to jeszcze nie wszystko. No, jeszcze cztery trzeba zniszczyć. Bo Arthas teraz ma ach, nie będę wam mówił. Fajny trik stosuje, ale bardzo nieuczciwy. Światłość jest moją siłą. Bardzo nieuczciwy, bo no, wrobi kogoś. O, więcej oczywiście pająków. Nie, u mnie pająki trochę inaczej wyglądają.
nie uratuje. No. Poczuj mój gniew. Porobieni. Ta misja też zawsze mi się trudna wydawała. Ale o Jezus, wyślij z nich jeszcze jakieś. Oczywiście. Światłość jest mą siłą. O mój Boże, kto by się spodziewał? Na honor. No, to mi zawsze się też wydawało jakoś specjalnie trudne. Jak najbardziej. A jednak nie. Za mojego ojca, króla. Na honor. Znaczy jest trudna ta misja, ale no nie bez przesady. Bierzmy się do walki. Jakieś niebezpieczeństwo? Na honor. Służę światłości. O, szpon ataku plus 12, to wskazała sobie rzecz. Chyba są zaukarne. Nie trzeba mi się kłaniać. Nasz pierś jak ma, najbardziej. No. Kolejny szpon ataku. O jest, teraz już w ogóle kozak. Jest mą siłą. Jak na człowieka, tam sobie nie wiem, jak które mamy. Dobra, wiesz co, Arthas, ty wyrzuć to. Maj mu to. Użyj manę i bierz to. No, i wyszliśmy na tym najlepiej. Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście. Dobra. Nie trzeba mi się kłaniać, ale jesteś takim gnojem, że robisz tyle złych rzeczy, że chyba lepiej się kłaniać, chłopie. Oczywiście. Dobra. O, murloki. Jak najbardziej. Ja się spodziewałem murloków tutaj. To są... Aha, no tak. Sprawiedliwości nie czas komuś walczyć. Jak gracie w Hotze, to tam jest Cho'Gall. To Cho'Gall jest takim niby to leczącym, ale niby to nie. A, czyli ja mam pod wszystkich pod ten. Na honor. Jedną komendę? Spoko. Spoko. Nic cię już nie uratuje. Dobra. To by trzeba dać coś. Ja wiem, to chyba. O Jezus! Przez przypadek wcisnąłem. Zakaz modan! Okej. Mądry plan. Kamień many. To też jest fajna rzecz. Na honor. Lekki kamień, bo on... Jak się ma go w EQ, to on pasywnie daje manę. A jak się użyje, to od razu... Od razu ją przywraca. Oczywiście. Spoko sprawa dla maga. Mądry plan. Lepiej mieć, a nie mieć. XD. Jak najbardziej. Wskaż nam cel. Dobra, tu można przejść, fajnie. Rusz dupę. Słuszny wybór. No. Poszło. Rusz dupę. Słuszny wybór. Poszło. Dobra. Poszło, poszło. Chodź mały. Pamiętam, że tutaj się chyba przejść nie dało. Bierzmy się do walki. Właśnie tylko tędy gdzie ja teraz idę tutaj górą. Nie trzeba mi się kłaniać. Dokładnie. Mądry plan. Statek zniszczony, o to chodzi. Sprawiedliwości. No, ogry magii, magowie, magii, brawo Albert. Ogry magowie mają żądze krwi, dają innym jednostkom. To sprawia, że one chyba otrzymują mniej obrażeń i biją więcej, coś takiego. Jak najbardziej. Czy ja coś jeszcze potrzebuję? Może właśnie wielkiego kapłana. A dobra. Więcej was zrobimy. Wy będziecie pod tym. Światłość jest mą siłą. Pod tym. Na honor. Nie gorączkuj się. Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście. Nie trzeba ci się kłaniać. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Na honor. Dobra. Oczywiście. Światłość jest mą siłą. Oczywiście. Troll wielki kapłan. Czego ty chciałeś? Gorączkuj się. Gdzieś był chyba jakiś przedmiot, który chyba straszowałem przez przypadek. To jest teraz trudne przejście? Chyba tak. Światłość jest mą siłą. Tak, tak. I to jest na pałę trzeba przejść. Ja to tak nazywam. Zobaczcie ile wieżyczek. Chyba po prostu na pałę tu jednostki przeprowadzę. Dojdą to dojdą. Bo bez sensu jest stawać za każdym razem i niszczyć tych tutaj. Czego ty chcieć? Dobra. Służę światłości. Lećmy na pałę. Oby nikt nie padł. Światłość jest mą siłą. Dalej. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Dalej, 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 idziemy. Trzeba mi się kłaniać. Jeden kapłan pas. Służę światłości. Dobra, sporo już przeszło. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. I tak dużo przeszło. Służę światłości. Przeszło sporo. Został tylko jeden.
No to idziemy. I będziesz koniec. Jak najbardziej. Myślałem, że będzie gorzej, że więcej osób padnie. Bierzmy się do walki. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Nie trzeba mi się kłaniać. Jezus, ale już to robili. W imię króla, mojego ojca. Sprawiedliwości niech się stanie dalej, dalej, dalej. Jak najbardziej. Nie trzeba mi się kłaniać. Poczuj mój gniew. Dalej niszczyć, niszczyć. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Na honor. Dobra. Trochę tam poginęli nasi. Trochę nawet bardzo. Niech się stanie zadość. Dobra. Myślę, że teraz mógłbyś Artasie właśnie spokojnie skrzesić. To mi się podoba. Weźmy się za to. Aha, i Artas jest w osobnym okienku, tak? Widzę, wszystkie jednostki są razem. Światłość jest moją siłą. Jak na człowieka, to coś dobra, ci powoli trudno. Niebezpieczeństwo? Za mojego ojca, króla. Niech tak zabię będzie, tak wygląda. Jeszcze tam prześlijcie kilka razy. Zakaz, dobra. Zamieć obrony! Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Jak najbardziej. W imię króla, mojego ojca. Coś ci powoli idzie, co? Dobrze, kolejne zniszczenie. Teraz skupimy się właśnie na tych nekromantach, którzy już padli, więc nie ma co się skupiać. To mi się podoba. Nie trzeba się kłaniać. Zamieć obrony! Więc sobie tylko to dokończmy. Statek jest już niedaleko, więc spoko. Spokojnie się wyrobimy z nim. Oni, o Jezu, zanim oni by się nam przebili. Ludzie, kochany. Jakieś niebezpieczeństwo? O, kolejni. Oczywiście. No, tych to tam będzie trzeba ostro, wiecie, walnąć im. Co się dzieje? Światłość jest moją siłą. Jak na człowieka, to coś ci powoli idzie, co? Dobra, a padli, więc w sumie można już się teraz normalnie bić. Zakaz, niebezpieczeństwo? Czas młota! Czas młota! Taki fusro da! Jest. Oj, padł nam jeden, więc spoko. Znaczy, no nie spoko, ale mam pod 12 pod jednym tym, pod jedną komendą. No i już zbliżamy się do statku, już jest koniec. To już jest GG. Jak najbardziej. Mądry plan. Tak, dokładnie. Nic cię już nie uratuje. Teraz zobaczcie, co powie Artas. No nikt z was w to nie uwierzy, no. Oczywiście. Po prostu to będzie coś, co na zmieni chodę. Wasze, nie wiem, kuźwa życie, nie? Patrzcie. Książę? Szybko, moi rycerze! Ci zbrodniarze spalili nasze okręty i odcięli wam drogę do domu! Wyrżnąć ich! Za Lordaeron! Wow. Przeklęte bestie! Zabić wszystkich! Co? No, bo jest tam chłop tym kilofem, tam ciśnie ich. No i tyle. Okręty zniszczone. Co teraz zrobimy? Słuchajcie no, nie wiem. Mnie wszyscy. Nie ma już odwrotu. Jedyna droga do ojczyzny wiedzie przez zwycięstwo. Tu, na tej ziemi, zwyciężymy albo polegniemy. No. A teraz wracać do domu i na posterunki. No, powiem ci, Artasie, że teraz to... No, powiem ci, Artasie, że teraz to troszkę zwariowałeś. Nie powiem, że nie. O Jezus, krzesło mi skrzypi. No, także widzicie, Artas, no, nie jest normalny. Jest trochę cześnięty. No, ale. W każdym razie, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.